Hej, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym specjalnym halloweenowym kostumiku do Tomb Raidera. Jest ze mną Torgus. Jestem Siemka. Będziemy się po raz kolejny razem bać. Tak. Tym razem gramy w House of Horrors. I jest to ogólnie custom od Max, ale zaraz wytłumaczę jeszcze innego twórcę, jakby, który się tutaj nam podpiął pod to. Ale najpierw w kwestii wyjaśnienia, to oczywiście jest to horror. Został wydany 1 listopada 2021. Oceniony na TRLNet jest na 8,84. Z tym, że chyba nie jestem pewna, czy na TRLNet jest taka najbardziej aktualna wersja, bo Były jakieś patche, tak? były jakieś patche na TR Customs, jakieś poprawki i w sumie możliwe, że tam jest bardziej aktualna. No i ogólnie, więc jeżeli chodzi o kwestię tutaj związaną z twórcami, to jest taka notatka napisana na stronie, że jest to ogólnie gra stworzona z plików znalezionych na dysku autorki, czyli Max. I plik nazywał się jako Hoch.pry i zawierał mapę domu z otoczeniem i bagnem. Nie było tam wnętrza domu, poza głównym holem, i mapa prawie nie zawierała oświetlenia, nie było jeepa, nie było żadnych obiektów. I inny autor, Sponge, użył tego projektu jako bazy do stworzenia jakby tego customu. Rozumiem. Czyli to jest jakby pomysł Max, ale przeinaczony i przerobiony przez Sponge'a. Fajne. No. Jeśli chodzi o historię, była tam tak dziwnie napisana, że ja to tak przetłumaczyłam piąte przez dziesiąte, to tak się trochę średnio klei, ale Ważne, żeby sam zamysł, wiesz, znać, nie? No, mniej więcej chodzi o to, że tutaj jakieś wiadomości były o niedawno zmarłej jasnowidzce i stworzyły one plotki o jej przeszłości czy coś takiego. Podobno kobieta opuściła swoją posiadłość, żeby wieść jakąś nieopisaną egzystencję gdzieś w Maine. Po tym, jak cała jej rodzina umarła z dziwnych powodów wiele lat wcześniej. No i Lara postanowiła rozwiązać tajemnicę dotyczącą domu i okolic, i coś z tą jasnowidzką, więc. I jest pięć sekretów w ostatnim levelu. I teraz nie wiem, czy do końca, bo na TRLNet pisało, że są dwa levele, w pliku readme, że trzy levele, także Czyli różne no. wersje są, tak? No to zobaczymy. Ważne, że mamy Prawdopodobnie. pobrany ten sam z tej samej Tak. strony. Prawdopodobnie i tak te sekrety będą w ostatnim poziomie tylko. Dobra, to No. będziemy się rozglądać. Ja jeszcze podgłaśnię muzykę jeszcze, żeby jakby Jakaś to. cutscenka będzie na początku, wiesz? Nie wiem, Nie nie wiesz. patrzyłam, Dobra. także. W ogóle to otoczenie takie cyrkowe, zobaczymy. No, to tak dziwnie Zobaczymy. trochę Dziwnie to wygląda, no. wygląda, dokładnie. Ale Dobra, new zobaczymy. game. Tak. Uuu. Ja mam chyba tutaj jakiś strój podobny do Curtisa w ogóle. Ej, Przynajmniej na tych fajny ten screenach tak strój. wyglądało. Ej, bardzo fajne, ale Ma ta jakieś twarz. takie właśnie taką Co to za twarz kurteczkę. w ogóle? Ja pikole. Może Ciekawe. jakaś ta najnowsza Lara, Ale nie kurde, nie kojarzy mi wiem w się z tymi sumie. najnowszymi. Taka jest, powiem ci. Nie wiem, No. czy ja pierwszy raz chyba taką twarz widzę. Lary. Ja No w sumie dobra. też nie wiem. Mamy broń? Mamy broń, Boże. No, mamy jakąś taką pojedynczą. I teleskop. A, Ale czyli tak jak unlimited. lornetka. Aha, Glow apteczki. sticky. Jak w aniołku, nie? Tak. No dobra, No, spoko. okej. A możesz wyjść mi z tej lunety? Jak się wychodzi z tej lunety? Wciśnij broń, może. Albo Tak, insert. spacja. Dobra, spacja. Jezu, Okej. co to za otoczenie? Ja pikolę. Gdzie idziemy najpierw? Właśnie ja sobie patrzę tutaj na taki balkonik, Level wyszłam. pierwszy się nazywa Memories of Beatrice de Clairvoyard, czyli ta O, no to jasnowidzka. właśnie chyba Tak, jasnowidzka. Beatrice. Chyba, Boże, że coś dlaczego w źle tych horrorach? przetłumaczyłam i to nie jest jasnowidzka, to muszę Nie, to sobie jest poprawić. jasnowidzka, bo w Danganronpie też jest ten Clairvoyard i to też jest jasnowidz. A, okej, okay, dobra. Ale ten. Chciałem powiedzieć, że
po raz kolejny w jakimś horrorowym customie nazywa się jakaś postać Beatrice. No. W tej naszej Witch Tea Party, czy jak to tam było? Tak. Też była Beatrice, nie? Tak, była. Nie wiem, chodzę tu wszędzie, klikam... A ja w ogóle od Max kilka customów przechodziłam, jak ten... jakieś takie świąteczne... Tak, czy ona ma takie specjalne rozwiązania ciekawe w tych customach, więc tu trzeba wszędzie klikać kontrol, słuchaj. No, aczkolwiek no przez to, że jakby to jest też... custom stworzony przez drugiego twórcę na jej podstawie, no w sumie to tak, przypuszczam, to może że... być różnie. A co to jest to? Ona tu się na coś patrzy i... Tu jest takie jakby... się pokazuje. Próbowałam strzelać w takie coś, co wystaje ze ściany, ale wiesz to... co, ja strzeliłem w taki czerwony przycisk. Jest taki czerwony przycisk przy... A to gdzieś dalej, tak? Wiesz co? Ciężko mi powiedzieć teraz. A, Jezus Maria! Jezu, co się dzieje? Spadło mi na głowę coś. Ale... A, ona się tu gdzieś gapi, czekaj. Ona się no gapi. No właśnie tam mi się gapiła. A tu się gapi na tego kolesia z fujarką, dobra. Czekaj, to ja się cofnę tu trochę. Tu coś jest. Ale ja tu nie widziałam żadnego innego czerwonego wiesz przycisku. Wiesz co? Jak jest taka strzelnica z tarczami? Nie wiem, byłaś przy takiej strzelnicy z tarczami? A to się nie w ogóle wiem, czy zestrzela. To jest strzelnica. A, to też się strzela w te tarcze. O mój Boże. Znaczy jakieś tam miski stoją, ale to chyba nie jest. Nie. To taka normalnie takie cele jakby do zestrzelenia będziesz miała. No to może jednak dalej. Ej, no zestrzeliłem wszystkie i... Coś mi to dało? Ty, jakieś Coca-Cola leżą. Aha, że tu. O mój Boże, tu jest shotgun. A nie, to nie jest shotgun, to jest kusza, ale wyglądało to jak leżało jak shotgun. Nie ty rozumiem. Strzeliłeś z pistoletu do tego? Tak, tak, no. Bo da się, bez problemu. No właśnie... Ale poczekaj, w co ty strzelasz? W te tarcze? A dobra, strzeliłam. W ten przycisk? No i kratka się otworzyła. Tak, i nie wchodziłem tam. No, dobra. A naprzeciwko zestrzeliłem te tarcze, takie te cele, nie? Też no, z pistoletu. Właśnie. I jakby nie wiem, czy to coś dało, ale za tą jakby ladą całą będziesz miała taką do rozstrzelenia skrzynkę i w tej skrzynce jest kusza. Dobra. Tylko zwróć uwagę, jak będziesz podnosiła, to zobacz, czy to nie wygląda jak shotgun, bo dla mnie to wygląda jak shotgun. Ale... No, wygląda trochę. To tak słabo widać. Tu jest przycisk jakiś na końcu. Jaka muzyczka w ogóle. A nie. Dobra. To nie ma co iść w tą kratkę otwartą z tym przyciskiem czerwonym. Ona się gapi na tego fujarkowego. O Jezu, ja teraz nawet stąd nie wyjdę. Nie, dobra. A czemu on tam... Wiesz co, tam trzeba mieć... Jezu, to było takie w TR2. Jak to się nazywa? Bezpieczniki chyba, tak? W TR2 w Marii Dori... Te beczki się rozwala w ogóle. Które beczki? Te takie, nie wiem, na wpół rozwalone już. Serio? Bo tu jest taka kratka, którą jest, ona kopie. Widzę to. Boże, Aniu. Ej, ale ja nie mogę tego ten. No bo właśnie musisz zestrzelić te beczki najpierw. Zwykłym no pistoletem. Dobra, teraz, dobra, okej. No i faktycznie skopa to wzięła. No. To idziemy tu? No, idziemy zobaczyć. Musimy mieć bezpiecznik tam, wiesz? A, okej, dobra. Tu też jest coś do rozwalenia. Słyszałem bardzo dziwny odgłos, ale no okej. Okay. Ja też. Jakieś jęki, stęki. Łomatko! Atakuje jakiś ktoś? Clown idzie. Jest balonik! To nie jest to, co ty mówiłaś, że balonik do zestrzelenia coś? No, chyba tak. O Boże. No, bo są takie zbugowane rzeczy i trzeba... Ale ja nie wiem, czy my to strzelimy bez celownika na przykład. No, bez celownika to będzie ciężko chyba. Znaczy, na razie nie widzę, gdzie to w ogóle jest. A, można strzelać w ogóle w tego klauna, ale mam wrażenie, ale że mamy unlimited, nie? Nie da zabić. My mamy unlimited amunicję. No, ale wydaje mi się, że jego się nie da zabić. Dobra, wypieprzył się, ale pewnie zaraz wstanie. No, nie tak wstał. Tak jak takie mumie, w ogóle jakiś chlejok wychodzi z butelką. A co tu jest w ogóle? Jakiś... A tu? Tu się da rozwalić ten, taką drewnianą, deskę. Przejście takie drewniane. Ale tu są tylko te, bełty do kuszy. Chyba, że to były bełty jakieś wybuchające.
Nie. No właśnie. Dobra, nie. Zwykła, zwykła, zwykła. No bo ja nie wiem, gdzie jest ta deska. Ty szedłeś gdzieś dalej? Tak, tam gdzie on łaził, nie? Bo, a nie można wejść tutaj na górę jakoś? Bo to tak... Wchodziłem na te takie tam tickets, takie coś tam było. Takie zadaszenie. No to wchodziłem na to, to obok tego jest te drewniane coś, nie? No nie mogę tu wejść w ogóle. Dobra, ten klaun w ogóle mi nic nie robi, mam takie wrażenie. Ale tam tylko mówię, jest amunicja, nic więcej. Jezus, Lara, nie celuj w klauna. Gdzie jest ten balon? A jestem. No i w tym baloniku, słuchaj, jest ten bezpiecznik, który aha, my musimy mieć. Tego. Tak. No ale ja w to nie strzelę, nie ma takiej opcji. Trzeba no, mieć celownik. Ciężko. Celownik do tej kuszy, no. Dobra, to ja chyba stąd idę, wiesz? No, tu się jeszcze rozglądam. A da się tu wejść na górę, na przykład na ten baldachim cały? No właśnie, ja na ten baldachim chciałam wejść i ona się zawiesza rączkami, ale nie wchodzi mi. I nie wchodzi, okej. Okay. A tu? Nie, chyba tu jest za wysoko. O mój Boże, to będzie ciężki custom. Widać no, już, że rozwiązania to... będą takie, powiem ci, wymyślne. No, właśnie takie przygodówkowe. Ale ja lubię bardzo custom od Max, naprawdę. No. No złapałem się go balda. Jest, jak ona się dziwnie przesuwa na boki. No wiem, właśnie. Dobra, idę stąd. A rozwaliłaś te deski? Tak, rozwaliłam. Okay. Pozbierałam rzeczy, ale no. Pokazuję więcej mi. Tam... Cały pokazuje czas mi ten balonik, no. To wiem, tylko ja bym chciała stąd wyjść. Ja też. Dobra, udało się. No. Ona nie ma tu tych przewrotów. Ale dobrze wiedzieć, że te beczki się rozwala, bo ja bym nie wpadł na to, że te takie porozpieprzane... No, ja właśnie też nie wpadłam, a... Połówki się da. Dopiero jak zauważyłam tą kratkę. No ale faktycznie się dobra, da, dobra. To można tutaj też rozwalić. Też się da, tak. Tu też się da, ale tu nic nie ma akurat. Dobra, żebyśmy się nie pogubili, gdzie idziemy razem teraz? Czekaj, a tu się da coś zrobić? Nie. A to jest jakiś telefon? Co to jest? No właśnie, ja tu tylko eksploruję na razie, bo ja tu nic nie widzę za bardzo. To jest jakiś taki balkonik z lunetami, ale... Tu mi coś pokazuje, jest taka zmiana kamery na deski jakby mi pokazuje. No właśnie, ja też tam byłam, ale... Ale no... dlaczego ja nie mogę zmienić tej kamery na inną? No ale właśnie nie wiem, co tam trzeba zrobić. Ale gdzie są te deski? Kuźwa, no przecież ja tak nie skoczę chyba. Nie, ja tak nie zestrzelę. Dobra, nie wiem, o co tu chodzi. Tu się jakiś kawałek muru odłamał. Może to jest jakaś wskazówka i tu trzeba wejść. A tu się nie da kucnąć między tymi roślinkami? Da się. Dobra, pod ogrodzeniem można przejść. Aha. Ale to jest takie naprzeciwko, gdzie my teraz byliśmy w ogóle. Jak wyszliśmy, wiesz, z tej kratki tamtego klauna, to cały czas na wprost szedłem. Rozumiesz? Nie skręcałem na prawo tam, tylko na wprost. I tam okay, się da przejść. Tutaj. Takie rośliny są. Rośliny tu, gdzie takie. Gdzie się rozwalało tam jakieś sufitu ci nie spadało takie? Nie. Bo ja tu przeszłam między ogrodzeniem. Ja nie między ogrodzeniem, pod ogrodzeniem ja przeszedłem, jakby kucnąłem. No to tu jest jeszcze jedno takie przejście, jakby co. Dobra. Czekaj, to jeszcze raz. Tam, gdzie byliśmy... W sensie, jak wychodziłaś do tego klauna, nie? No. To idziesz cały czas prosto. Nie skręcasz na prawo do tych ogrodzeń takich, co ty pewnie tam się przemykałaś, tylko cały czas do przodu. Do samiutkiego końca idziesz. I czyli tam są takie krzaczory. Tam, gdzie zaczynaliśmy. Tam, gdzie zaczęliśmy, dokładnie. I tu są takie krzaczory i przy tych krzaczorach da się kucnąć pod tą kratką. Aha, dobra, tutaj. No dobra, okay. Ale tu dziurka jest na klucza, my nie mamy klucza. Ale poczekaj, bo może coś jeszcze jest. Kratka? Co to jest? Co się to pewnie jest? Otworzy. A tego się nie da przeskoczyć? Wydaje mi się, że nie. Ale dziwne to. Zobacz. A te telefony? Aha, bo tutaj jest tylko na klucz. Na klucz. No to chyba jednak ta twoja kratka będzie lepsza. A czekaj, a tu? To sprawdź jeszcze. Nie, tu też nie. No to wracamy do twojej. Mogłem najpierw sprawdzić, a dopiero potem cię wołać. No. A ja cię zawołałem, a nie sprawdziłem, nie? Ej, a w ogóle tu mnie jeszcze nie było. Wiesz, gdzie to ci spada na głowę, czy... Zaraz zobaczę, zaraz poczekaj. Bo to jest jakby
Zaraz na lewo, tylko nie w to pierwsze lewo, tylko w drugie lewo. Ja tu jeszcze wyszedłem do tak jakby do wody i tu są takie te do przeglądania się. Takie lunety jakby za kasę, wiesz No, o co chodzi. no to tam Byłaś tu? właśnie byłam. No to z drugiej strony. Okej. A tu? Tu coś trzeba wtrynić. Dobra, pieniążek, okej. No, tam nic nie mamy raczej. Raczej z drugiej strony, czyli tu pewnie gdzieś. O kurw! No właśnie. Ale nie zginąłem. Jezu, no jakimś nie, fuksem. Ja też nie. I to tu się wa... A tu taka kratka dziwna? Co to jest? No trzeba tam rozwalić, jakby przy ogrodzeniu i ona się tam przeciśnie. A to... Dobra, mam to. I co teraz, lewo od razu? No właśnie, sprawdziłam lewo, ale tam nic nie widzę. O fu, jakieś obrzydliwe rzeczy tu są. A nie, jakieś... są też miłe. No właśnie, są... Tam jest jakieś przejście. Nie, no na lewo to jest ta kratka. Tu się nie zestrzeliwuje tego pistoletem. Tak, to było pokazane na tej... Pamiętasz? Pokazywała taka dziwna kamera to, zza kratki. I to jest tu. Aha. I rozwalasz tutaj deski. Tam się deski rozwala? Przy tych miśkach takich, nie? Miśki Aha. takie i tak dalej, to masz takie deski w rogu, na górze. Aha, że tu, faktycznie. I to pokazywała ta, wiesz, ta kamera taka. A, no I tu dobra. Jest dźwignia. Dobra, klikam to. To może być do... O, bo tam mój są z drugiej Boż. Strony łódki w ogóle. To się otworzyło tam, gdzie byliśmy przed Aha. chwilą. No, ale, ta, ale tam jest jeszcze kilka innych rzeczy Dobrze, do dobrze, to idziemy obejrzenia. Dalej. Tam dalej są takie łódki, tylko że one są pod prądem, więc wydaje Aha. mi się, że tam coś trzeba zrobić jeszcze. Czekaj, jeszcze sobie poklikam. Czyli w tym w ogóle levelu nie ma sekretów, tak? No nie ma. Ja w ogóle nie zabrałem tych flar. Za kratką widzę, teraz leżą. Aha, ale to przed tej ogrodzeniem? Tak, przed ogrodzeniem. Tam, gdzie się właśnie ta kamera tak zmieniała z dupy. I ja nie widziałem właśnie, że tam coś jest. No to ja też nie widziałam, też ich nie widziałam. Aha, co ona celuje? A jestem przy tych łódkach. A tu taki prundzi trochę, tak? A właśnie, w co ona celuje? No nie wiem, bo ja tak przez chwilę mi celowała w coś i... Ale przestała, no mi też. No. Ale tu się nie da nigdzie... Tam jakieś ptaki latają, albo nietoperze. A może. Na górze. Czyli to z tą łódką na razie nic. No chyba z łódką nic. To czekaj, jeszcze tam dalej można iść, widzę. A że tu są flary, no też ich nie wiem. Dobra, muszę pamiętać. Ja też muszę pamiętać. No, a ile mamy flar w ogóle, żebym ja tak nie przesadził? No tylko 3. O mój Boże! Kolejny kastron z ciężką ilością. Trzeba je wziąć. Dobra, tu się dalej przechodzi znowu między ogrodzeniem, nie? No. Boże. Jezu, ciężkie to. W sensie gubię się. Jezu, jak tu jakaś dynia. Oho. Ale ta kamera się zmieniała przy tej dyni. A tu się w ogóle rozwala coś. Znowu jakiś... Nie no, ta kamera jest dramatyczna. Nędzna, bym powiedział. Bo nie mogę jej w ogóle... pominąć. Tu są tickety. Czy da się tu coś... zrobić w tej okolicy? Tu są tickety, a to się rozwala? No da się pod tym przejść na kucakach, tak? Takie deski rozwaliłam i na kucaka da no, się przejść. No, ja też rozwaliłam tam. W ogóle weszłam na tickety. Ale nie wiem, po co to jest. A tu się też coś wtrynia, tak? O Boże, to my tu nic nie mamy. A, bo to pewnie jakimś kluczem. No to powiem ci... Aha, bo ta O Jezus, jak kamera się zmieniła, Boże. O Jezu, wziąłem flarę, trudno. Tam taki balkonik pokazywał, nie wiem czy widziałaś, taki z tej kamery beznadziejnej. No, coś tam pokazuje właśnie do góry, ale to tak jakby O, wlazłem na górę. No, czekaj, wlazłem tu, tu jest jakieś rusztowanie. No jest, I na rusztowaniu mam amunicję. Da się z dołu tam wejść, czy muszę na tą budkę? Na budkę, na budkę. Ale wiesz co, no tu więcej poza tą amunicją chyba nie ma. Jeszcze zobaczę tutaj. Jeszcze to mnie intryguje tu. Czy tu za tym jest przejście? Nie. Nie. Tak no, powiem dało ci, na tą nie wiem. Wieżę zegarową, ale no. Tak, ale jak tam wleźć, nie? No.
Z góry tam z tego rusztowania też się nie da, bo tam jest barierka z tamtej strony. No właśnie, by trzeba było z przodu bardziej. W No. tych krzaczorach nic nie jemy. No, powiem ci, dobra, to chyba do tego przejścia znam się otworzyło, chyba trzeba się wrócić, nie? A tutaj za tym drzewem... Tu się coś nie Za da drzewem. zrobić. A, tam byłem, Takim co? martwym. Tak, kucać tam próbowałem, nie? No, No, no. to się nie da, sorry. Fuck. Przeniknąć. No dobra, to chyba nic nie zrobimy tu. Nie wiem. A jeszcze z drugiej strony, poczekaj. Nie, z drugiej strony też nie. Zobacz, ale mi się wydaje, że nie. Nie. Dobra, to ja Gdzie idę są stąd. te flary? Ja chcę je, te Ja flary. też chcę je, bo już mam dwie flary, bo zużyłem niestety. Ja na razie na szczęście nie. A ja tak przez przypadek w sumie wziąłem te flary, ale spoko. Tylko żeby ta kamera mi się... No No właśnie, kuźwa, bez kamera, sensu. Dobra, ale wzięła mi. Jest no jakimś ja cudem. wiem. Trafiłem Czekaj. na te flary. Gdzie one są? W którym miejscu? Dobra, tu są. Tak jakby pod Więc... murem tak bardziej, nie? No, muszę tam mocno wejść. Muszę Jezus tam mocno Maria. wejść. Tragedia. Nie no, O, bez chyba sensu ta wzięłam. kamera. Dobra. A ile teraz mamy? Jeszcze jak jest tam Gdzie jest? znajdźka, to tym bardziej bez sensu. No. Ej, ale powiem ci, że klimatyczne to... Nie, to wesołe miasteczko, jakiś cyrk, nie wiem co to jest, No. ale fajnie tu jest. Takie opuszczone. Takie opuszczone, Fajnie. dokładnie. No dobra, tylko co robimy? No, w to przejście coś się otworzyło, nie? Tą dźwignią. Aha, faktycznie. To takie drewniane, nie? Jezus. Gdzie to zaś było? Tam pod tym moim przejściem, pod ogrodzeniem. Pod ogrodzeniem. Pod ogrodzeniem. Co się Jezus, kucało pod ogrodzeniem? Co się kopało? Nie. Co robiło? To, kopało. Kopało? Nie, Nie! Chodziło mi... Wiem o tą te drzwiczki takie, co się Tak, kopało. ale już załapałam, o które ci chodzi. Jezus, ja już się zdążyłam zgubić. Dobra, ale powiem ci, że creepy. No dobra, chyba trzeba tu wleźć, do tego wagoniku. Łomatko. Kebabor. Tam jakieś te w ogóle świczki. No, ale dlaczego ja nie mogę wejść na to łóżko? Ja tu dookoła na razie obchodzę. Jezu, biustonosz tu się ten schnie, że tak powiem. O, tu jest do tego domku, można przez kratkę jakąś wejść. Ej, ale ja nie rozumiem, co ja mam zrobić w tym wagoniku. Może tam jest jakaś dźwignia albo coś, bo do tego domku się można dostać. Da się wejść do domku? Znaczy, no, tam jest kratka u góry, kratka, ale ale trzeba ją zamknięta, nie? otworzyć. No. Ale można wejść na wagonik po pomarańczach. O, to na wagonik I nie jest wchodziłem. Dźwignia na A, stronę. widzisz, to ja nie wchodziłem na wagonik, tylko do wagonika. Po pomarańczach? Tak, z tyłu są. Czy tam mandarynki, czy inne gówno. Aha, że tak się jak... Dobra, czaję, Jezu, w życiu bym na to nie wpadł. Ja już widziałam takie gdzieś. Okej. Czyli w samym wagoniku nic nie było. No właśnie nie było, dziwne. Ale wejdź tam, bo wiesz, ja mówię nie było, a ty zaraz coś znajdziesz. O, to potem. Może jeszcze tam pójdziemy, bo mi się wydaje, że tam O coś Jezu, jeszcze jak mnie może być. Skręciła ta flaga. Jezus. Dobra, tu jest jakaś dźwignia, więc... Nie mogę się złapać tej naściennej, pozdro. A, klapa się otworzyła do wody. A gdzie tam była klapa jakaś? No pod wagonikiem. Aha, fajnie wiedzieć. Super, Turgus. A, bo ty dopiero... A to ty już byłaś w tym domku, tak? No, no teraz weszłam właśnie do domku, no ale ja widziałam tą klapę już wcześniej. A, okej. Okay. Jezus, nie mogę stąd wyjść, tu jest tak ciasno. No że widzę tą ja klapę. Walę. No przynajmniej nie jest pusto, nie? No, tak. No jest dobra, ciasno. Ale wejdę sobie jeszcze do tego wagonika. A, bo tu jest dźwignia, dobra. No wejdź sobie, może tam poklika jakiś kontrol, gdzieś coś. Okej, okay, dobra, no czaję. I tylko o, ta tu dźwignia jest była? Kotek machający łapką. Był, tak, no z Pikachu mi się kojarzył. Jest. No dobra, tu apteczkę. Wzięłaś apteczkę, tak?
W tym tym domku. domku? O Jezus, nie zauważyłam. Akurat apteczki nie zauważyłam. Okej. Okay. Znaczy A to nie, były czekaj, to były lekarstwa te te takie. lekarstwa. Tak, Dobra, tak, to wzięłam. Okay. Jezus. Ania dzisiaj, tam gdzie kopać? Apteczka, lekarstwa? To dobra. Nie, to chyba nic nie ma w tym zagoniku. Dobra, wchodzę do Ale wody. My musimy go jakoś przesunąć chyba, bo do tej klapy to nie wejdziemy. Ej, wlazłem tu. Znaczy w sensie wskoczyła mi do tej wody, wiesz? Jakoś tyłem? Tak, tyłem, no zsunęłam A, się. Okay. Ej, tu jest klucz. Ale to chyba nie tędy. Chyba klucz. Dobrze, nie ma beboków żadnych. No, na razie mamy spokój. Ej, bo nie mogę tam wejść. Od strony domku. Jest takie niższe zejście, że Aha, tak powiem. Taki spad. Dobra. A co ona wzięła w ogóle? Dupą mi weszła w kamerę. Bundle of keys, czyli mamy dużo kluczy. Czyli to będzie pewnie do wielu miejsc, że tak powiem, nie? Okej. Okay. Nie tylko Ej, do fajnie, jednego. Na kratce zaczepione. No, tak, to fajne. To I co tylko jak... to tu było? Tak, tylko to było. Nie widziałem tam znajdziek żadnych. Dobra. To jak stąd będziemy wychodzić z tego wagonika, to można od razu na prawo, tu były zamknięte drzwi na klucz. A, okej. Okay. Tylko czy ona tego użyje? Użyje. Wychodzić z wagonika. Aha, że w sensie tam przy tych telefonach. Tak, 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 tak. Dobra. To jest office. No i to office mi się bardzo nie podoba. Ale okej. Okay. Są jakieś kible? No muszą być w office, muszą mieć gdzie sikać. Jezu, czekaj, ona się gapi. Jezu, czemu to wygląda w ogóle jak jakieś więzienie, a nie No office? Właśnie, mówię ci, że dziwnie to wygląda. Na co ona się gapi? Aha! Tu trzeba mieć łom. Czekaj, tu coś na górze jest na tej szafce jednej. Celownik! No, a celownik. Tam trzeba mieć łom do drzwi. Masz ten celownik, tak? Nie, no zaraz będę miała, ale... Ej, ale w ogóle ten, muzyczka się włączyła jakaś. Aha. Coś mnie tu atakuje? Dobra, widzę. Dobrze, że ona się gapiła na tą szafkę. A tu się da wejść? To jest jakiś basen gorący? Ej, da się źródła, tu to jest? Myślałem, że zginę tu, ale... Tu coś było. To się da wcisnąć? Nie, tu coś trzeba mieć. Jakby kurek do zakręcania tej wody tu takie jakby jest. Aha. Ale nie da się tu nic przy tym zrobić. Nie wiem, dziwne jest to pomieszczenie. Office, jakieś prysznice na no środku. Właśnie, jakaś sauna. Boże. Dobra, idę jeszcze tu. Rozumiem, że tu nic nie ma w tu tych, też jest tej wodzie. A na to łom mówisz? No, tam jedne drzwi były takie. A takie... No i to będzie też na łom chyba, to ta gwiazdka. Aha, że do wydłubania że to do jest. Do wydłubania może być, Dobra, no. rozumiem. A ja chciałem tam wtryniać coś, nie? Dobra, to ja bym poszła do tego balonika. Dobra, żeby go zdobyć. Dobra, masz no. rację. Ale będziemy się z tym męczyć pewnie. A właśnie, sobie połączę od razu z kuszą, nie? Musimy to no, połączyć. No, nie mamy chyba nic innego. Mhm. Dobra. Teraz ten balonik był tam, gdzie kopałam. Do gdzie drzwi, kopałaś, tak. I potem jak to zrobimy, to w sumie od razu to się wtrynia tam niedaleko. Ten bezpiecznik, nie? A, okej. Okay. No tam, tak. Tam, tak, co klikaliśmy, ten czerwony przycisk, nie? Mhm. Słyszę, jak się śmieje ten klaun. Boże. Boże, ja słyszę znowu dziwne dźwięki. Ale te kamery są nędzne. Naprawdę. No, nie powinno smaczące. Tak być. Jest, jak on się śmieje ze mnie. Joker. Jeden. Ej, ale on mógłby się wywalić, czy coś? Dobra, wypieprzyć. Dobra, teraz będzie trzeba... Tym. Jestem ciekawa, czy będzie. O to kurde, działało. Ja nie wiem, z której strony mam to. No, z tej strony na pewno nie. O mój Boże. To będzie trudne. Jeszcze zwłaszcza, że ona mi celuje tego klauna. Trafiłem za pierwszym razem. Aha! Czaisz to? Za pierwszym. To z której strony celowałeś? Jak weszliśmy tu, to na prawo się pokierowałem do siatki. O, czekaj, może tutaj trafię. Do siatki, nie, Boże, do ogrodzenia, nie? Od razu na prawo do ogrodzenia odwróciłem się i strzeliłem. O, Boże, to. Nie wiem, jak mi się to udało, a miałem wrażenie, słuchaj, że strzelam w powietrze. W sensie, no wiesz. Ja trafiam we wszystko inne. No ale zatrybiło. Czekaj, to do siatki...
Na prawo. Na prawo. Tam przy takim koszu i latarni, nie? Ona mi celuje w tego klauna. No, ale jak weźmiesz celownik, to już nie powinna potem, nie? Bo z celownika sobie już sama celujesz. Koszu i latarni. Na prawo, przy samym ogrodzeniu stanąłem. Wyłączył się prąd, słuchaj, przy motorówce. Jak się wtrynie ten bezpiecznik. No to tu stałam wcześniej, a i tak nie trafiała. Tak? To miałem jakiegoś fuksa chyba. Jak zwykle zresztą. O, teraz trafiła jakimś tak? cudem. W ogóle... Znaczy ja... Bo stałam w tamtym miejscu. Mam nadzieję, że ja w tym nie zginę. Jezusy, dobrze. Poczekaj, a gdzie wyjść? Była ta motorówka? Trudne pytanie mi zadajesz. Jezus, gdzie była ta motorówka, bo ja mam teraz po prostu... Chyba tu gdzieś, między tym ogrodzeniem, tym twoim takim, co się zawalało na głowę. Chyba tak. To jest dużo przechodzenia między tymi miejscówkami. Jest, więc. No. Dobra, tu jest to. Co ja mam z tym zrobić? Mam tu wejść? Ej, się... nie da się wejść do tej motorówki. W ogóle to jest serduszko przy tej motorówce, to jakiś jest, wiesz. To jest tunel miłości. Tunel, tak, miłości. O mój Boże, ona tą motorówkę przesuwa jak ciało. Aha. Takie, wiesz. Nie można popływać. I pod tą szkoda. Motorówką jest, nie wiem co tam jest. Widzę tylko, że coś jest. Ona potrafi jakoś zejść. Kombinerki. Stąd. Tak, zejść. A czemu taka muzyka? Kurde. Czy ja mam to się co, czegoś obawiać? To kombinerki będą jak łom? Pokazało tę salę z prysznicami. Czyli pewnie jak łom. No to ciekawe. Something handy. Dobra, idę już do tej motorówki. Na razie żaden przeciwnik nie wyskoczył, nie? To było tu? Nie, tu. Przez tą kratkę i od razu na prawo. No właśnie przeszłam przez ogrodzenie, ale poszłam w inną stronę. A, okej. Okay. Dobrze. A latał tam na jakieś ptaszysko na górze faktyko. No właśnie, ja je dwa razy strzeliłam, ale odleciało na tyle, że nie jestem w stanie trafić. Przestraszyło się. W ogóle. Jezu, boję się, że coś mi tu wyskoczy, naprawdę. No i co, naprawdę mam to wydłubać tutaj? Jaka muzyka! No, tak, jak Ster 5, nie? No. Tak, ona to wydłubała. W ogóle. Dziwna. Jezu, jaka piękna teraz muza. Ale co to jest? Dobrze, i te prysznice były tam, gdzie tą kratką się w dół chodziło. Pod ogrodzeniem, pod tak. Ogrodzeniem. Tarot House Key. Jestem bardzo ciekawy, gdzie to wtrynić. Wiesz, mogło nas tam jeszcze nie być. Bo jeszcze mamy przecież te klucze. Czy one gdzieś jeszcze będą pasować? W sumie fakt, masz rację. A tu nie ma dziurki na klucz? Nie. A nie da się tymi kombinerkami, tym drzwi czasem. A spróbuję, bo nie próbowałem. Tych takich... Da się! Boże, o, Aniu! Nice. Powiem ci, że gdyby nie, to ja bym nie wpadł na to. Znaczy zapomniałbym o tym, może tak. No bo one jak łom działają, więc... Tak, no masz rację. Da się. No i jest tu dźwignia. Jest tu coś dziwnego, słyszę. Otworzyło się jakieś przejście chyba, tak? Tak. Zapalę sobie flarę, bo tu nic nie widzę. Jezu, aha, co to jest za miejsce? Flary. No, coś tam się... Moneta. Widzę monetę na tym. Oho. Na biurku. I jeszcze tu coś chyba jest. Apteczka. Apteczka, tak, no. Jezu, dużo mamy opcji teraz. No. A wzięłaś to z prysznicy? Tak, wzięłam to z prysznicy, tu wzięłam no dobra, monetę. Monetę wiem, gdzie użyć, to możemy od razu tam pójść. No, też wiem. Chyba nic więcej tu nie ma. A na komputerze nic się nie da zrobić? Nie klikałem w sumie. To tam wyłączony komputer. Nie, mam cały czas wrażenie, że mnie coś zaraz atakuje z nienacka, nie? No. Jak tam z czasem stoimy? 34 minutki. Okej. Okay. To jeszcze kawałek, nie? Dobra, to idę do tego automatu, nie wiem, tak, tu się wtrynia tą monetkę. Grief. The curse no man can bear.
Hej, jakiś głos. Co to jest? Jakiś bilet chyba dostałem. A, no, 1 cent. Tylko co tu jest napisane na tym? Bo nie mogę tego przeczytać, bo za szybko się kręci. Regenerating a soul can be like fireworks? Nie da się w ekwipunku No nie da się tego kliknąć, control. Ona mówi no. Aha. Just remember to send... Jezu, nie widzę tego. No. Ja pierdzielek, to jest głupie. What nie, wydaje mi się, że tam pisze, żeby oddać temu. Kasjerowi, Jezus. Czy coś takiego? Właścicielowi, że jak się znajdzie, oddać właścicielowi. A może to tu muszę coś... Nie. Ale może temu gościowi z fajką. No właśnie próbuję klikać tu kontrol przy nim, ale nie działa. Hmm. Chyba, że się cofnę. Nie, w sumie to nie ma gdzie chyba mu wcisnąć. No to nie wiem. No to ja dobra, też to... bardzo. Poczekaj, to szukamy jakieś drzwi na klucz. Może jeszcze znajdziemy kogoś. No to szukajmy drzwi na klucz jakiś. Mhm. A te deski mnie jeszcze ciekawią. Nie, no tu się nic nie da. Tego się nie da rozwalić, da się rozwalić. Ale tu nic nie wiem. Coś tu było? Aha, tu były te maskotki, no to nie. Dobra, to idę tam. Wiem gdzie użyć tego Tarot House'ki. Tam no. Przy tej wieży zegarowej. Aha. Kucało się tam nad, pod taką deską. I chyba to będzie tu. Do wtrynięcia. No, tak. Czekaj, Jezus. To było przez to ogrodzenie. Tak, dwa razy tak jakby przez ogrodzenie. Mhm. A tu, Boże, tu się otworzył. Jezus, Lara za gruba jesteś. Okej, mam cutscenkę. I kasjerowi? Nie kasjerowi, no tu... O mój Boże! Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Ona zginęła? Aha, bo tą gwiazdkę. Gwiazdkę, tak, gwiazdkę. Mhm. Ja pierdzielę, dlaczego ja strzelam do wróżek? Ona była sexy. Sexy wróżka, a ja ją zabijam, no pozdro. O nie. Dobra, ja widzę milion dźwigni na ścianie. Faktycznie ładna wróżka. No. Przypomina mi się custom King Arthur Project, tam za sekrety się grało taką Larą wróżką. Tak, pamiętam. Pamiętasz? Tak, fajna to była. Ze skrzydełkami była, no. Mhm. Nie doskoczę. Czyli co, dźwignie. No, ale zobacz na suficie, tfu, na suficie, na ścianach są naścienne. Tylko nie doskoczymy na razie tam. No bo to są jakieś deski w ogóle. A, no teraz! No bo dźwignia ci podnosi bloczek. No, to czasówka. Boże. No. A coś jest za tym baldachimem? Tu nie. Znaczy za tą kurtyną na razie się nie da tam dostać, ale pewnie coś będzie. Pierwsza czasówka. No, ale nie jest trudne. Proszę cię, po Death Wishu to nic nie jest trudne. Ja wiem. No dobra, ale co ja z tych desek mam zrobić? Czy ja... Jezu, ja dopiero teraz zauważyłem, że to jest jakiś kokon. No. A to jest manki. Boże, to jest kokon. I z tego kokona ta wróżka wyskoczyła? Jezus. Ostatnio mnie prześladują te kokony, słuchaj ta. A nie da się na ten kokon tu wejść? No wydaje mi się, że ten manki tutaj prowadzi. Jezus, spadła mi. Tylko co dalej? No na to naścienną, nie? Jezus, ja nie widzę tej naściennej. No daj z tego kokona. Tam. Aha, że tu! Jezus, ale jestem w stanie tam doskoczyć, no właśnie, z tego to kokona. Jest... Boże. Z tego kokona. No nic nie widzę, on mi wszystko da się z rozbiegu. Z rozbiegu, o, nie? Pewnego. No, dobra. Pykło. O Boże, jak to jest różowo. Jezus. To jest jakiś labirynt. To nie jest horror, to jest jakiś burdel. No na razie powiem ci, że mało horrorowe to jest. Znaczy no. Był jakiś clown, ale no ogólnie jest mało horrorowe, ale i tak mi się podoba. A bo ja poszłam jakoś na lewo. O Boże. Aha, to jest dźwignia jakaś chyba. Coś zaskrzypiało, tak. Znaczy podoba mi się ten klimat w ogóle tego wesołego miasteczka, bo to jest takie niespotykane w TR-ach, nie? W customach.
Tak. Tu coś leży? Też. Nie. Tu leży jakaś książka. A da się ją podnieść. Oj, muzyczka się włączyła. Jakiś dziennik czy coś takiego. Oho. O, muzyczka chyba z TR3? Tak, chyba tak. Ale nie wiem, czy jakaś lekko niepodrasowana. Bea's Diary. Da się to kliknąć? No. O Jezu, ja nic nie rozczytam z tego. Ten tekst. O mój Boże. I'm loving it. Super. Nie wiem, czy próbujemy, czy nie, bo mamy 40 minut, możemy kończyć zaraz, nie? No, to możemy skończyć w sumie. Nie wiem, czy czasem w Readme nie było tego tekstu, to okay. Możemy tam zaraz przetłumaczyć, dobra. No. Tylko poczekaj, to może stąd wyjdziemy, tak? Czy nie? No. A wiesz, gdzie iść? No w sumie... Aha! Wyszłam i jest cutscenka. Chyba kolejny level. To przeszliśmy cały level? No. Aha. Ona teraz czyta tą notatkę. No. If only it'd been strong enough to see what was coming when my husband bought the Benson house. Maybe I didn't want to see it. Standing on the threshold, I felt something dark was lingering within those walls. My high breeze has led me to fail in my art and as a mother. I try to leave it all behind, but even after all these years, it still haunts me in my dreams every night, this house of horrors. Uuu, wow, spadłam, umarłam prawie. Świetny koniec levelu. Jezu, zdążyłem się złapać. No ja właśnie nie, ja muszę to wczytać. Nie, ale i tak troszkę straciłem HP. Masakra. Ona ma znowu jakiś nowy strój chyba. No właśnie, bardziej kurtisowy chyba. Jezu, teraz. I chyba inną troszkę twarz, a może nie? Ja pierdziel, podobają mi się te stroje jej. No, w ogóle teraz dopiero wpadłem na to, że my przecież byliśmy w siedzibie tej całej Jasnowic, pani, i to jej dziennik przeczytaliśmy, nie? No, chyba tak. No, a ona to, tam, to był jej pokój, w którym ona pewnie tam wróżyła, czy coś. I teraz chyba rozumiem, że dostaliśmy się z pomocą jej notatek do tego całego House of Horror, tak? No, chyba tak. Tak mi się wydaje. Czekaj, aż se wyjrzę zza rogu. Oczywiście, że tak. Oj, jak tu jest pięknie. Pięknie, ale kamera znowu z dupci. Dobra. No nie, no to się nadaje normalnie na miniaturkę. Tutaj. Naprawdę. Piękna. Dobra, to co, kończymy? Ten pierwszy odcinek? Tak, już tylko sobie tam jakoś tak zejdę w miarę. O, dobra. Ja i tak pikselek. A wiesz, co mnie jeszcze martwi? Że tej wieży zegarowej w końcu tam nie wskoczyliśmy. No nie, ale tam sekretów nie było, no więc w sumie to nie. I też z tą dynią nic nie było, nie? Co taka no. Kamera z dynią była? No właśnie dziwne. Ciekawe. Takie. No dobra. No, dobrze, to kończymy na razie. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie. Dajcie znać, jak Wam się podoba póki co. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach z tego zacnego customu. Pa, pa! Pa, pa!